Siemaneczko, z tej strony Paweł Nesorny. Ja was witam na moich social mediach. Pozdrawiam serdecznie. Mamy dzisiaj czwartek, 4 maj. Godzina 6:30 rano. Ja już jestem spakowany. Nakładam plecak na plecy i wychodzę. Wszystko jest zrobione, jestem gotowy. Wczoraj odpoczywałem praktycznie cały dzień. Ten filmik, który nakręcam dzisiaj, miałem nakręcić wczoraj, ale zbierałem się do tego i zbierałem, bo po prostu nie wyszło. Ale mam jeszcze Wi-Fi, dostęp do elektryczności, więc zrobię to teraz i myślę, że to też będzie w porządku. Wczorajszy dzień, jak już wspomniałem, odpoczynkowy. Trochę prysznica, oczywiście, higiena i tak dalej, no, podstawa. Ogólnie jednym z takich największych minusów tego stylu wędrowania, który preferuję ja, jest właśnie brak mydełka, ciepłej wody i prysznica. No, to jest po prostu masakra, do tego trzeba się przyzwyczaić i trzeba to znieść. Reszta pikuś. Kochani, za mną 34 dni wędrówki. Nie liczyłem, jaki kilometraż. Niestety pogoda jaka była, taka była. Szedłem tak mniej więcej co drugi dzień po prostu. W ciągu tych 34 dni, 4 dni może słoneczne były. Potem musiałem suszyć sprzęt i tak dalej, ale o sprzęt trzeba dbać. Po prostu, aby służył jak najdłużej. Więc za mną już ponad miesiąc. Przede mną jeszcze 3, 4, nie wiem, co się okaże. Kieruję się w stronę Karlowych Warów i chcę odwiedzić to miasto, większe miasto w Czechach, Karlowe Wary, ale jeszcze nigdy w życiu nie byłem. I Kruszne Hory. Karlowe Wary i Kruszne Hory to jest ostatnie, jak to powiedzieć, ostatnie miejsce w Czechach, albo ostatnia kraina w Czechach, gdzie nie byłem i której nie poznałem. Resztę już po prostu znam. No, jeszcze jak będę wracał, albo jak już będzie za mną prawie cała trasa zrobiona, to jest tam część przed Karkonoszami. Zapomniałem nazwy, wyleciało mi z głowy. Gdzie tam po prostu no, byłem, ale powiedzmy sobie po łebkach i nie poznałem, tak po prostu będę miał. Poznałem już całą Republikę Czeską, cały środek, a teraz cały jej okraj, więc potem będę mógł zająć się Polską. Ogromny kraj. Nie wiem, czy mi starczy życia. Dostaję zaproszenia do wędrowania i spoza granic Polski i Czech. Tak? Ja po prostu nie wiem, gdzie mnie nogi poniosą, nie wiem, jak to wszystko się zakończy. Zobaczę. Będę reagował na wszystko, co konkretne. Po prostu w ten sposób. Czuję się bardzo dobrze. Żadnych błędów dietetycznych. Trzymam się tego, co do tej pory, czyli jeżeli chodzi o dietę, to podstawa białko i tłuszcze. O jajach wam wysłałem materiał, dlaczego zjadam tyle jaj i od tak długiego czasu, od lat, bo przecież około 20 lat, od kiedy świadomie staram się odżywiać i staram się wszystkie informacje, które do mnie przychodzą, między innymi o odżywianiu z menu, z reklamy, to ja to wszystko filtruję. I kochani, kiedy
straszono was, nas chorobami układu krążenia i tak dalej. Serce jak dzwon, jedzcie margarynę. Ja wtedy zacząłem jeść masło, było mnie stać, teraz już nie. Stać mnie na smalec i jaja już od wielu lat, po prostu nie unikam jajek. Jeżeli chodzi, wspomnę tak tylko szybko, 4 jajka dziennie to jest takie minimum, które powinniśmy spożywać. Ja ich spożywam trochę więcej ze względu na aktywność i intensywność wysiłku fizycznego, który po prostu towarzyszy mi na co dzień. Mogę sobie na to pozwolić, a tłuszcz to po prostu kalorie, które ja spalam na 100%. Wszystko spalam, po prostu wyschłem, kurczę, jak suszona kiełbasa w wędzarni. Ale okej, okay, jestem silniejszy, mocniejszy, wytrzymalszy, po prostu super. I też się nie ogoliłem, miałem się ogolić. Ale wyobraźcie sobie, że kupiłem maszynki w jakiegoś Chińczyka, czy jak to oni tam mają tutaj w tych Czechach, jest tych sklepików dużo. Poharetałem sobie całą głowę. Oczywiście, że chciałem iść do fryzjera, ale pierwszy wolny termin we wtorek. Mówię, no przecież muszę trochę się chociaż ostrzyć albo co, więc ostrzygłem sobie głowę maszynkami do golenia, masakra, krew się lała. Ale dobra, brody nie zaczynałem golić, bo nie miało to sensu. Wyszedłbym cały pocięty. Więc tyle co do mojego nowego designu. Więc tak, czuję się dobrze, wszystko jest ok. Pies mi wczoraj trochę wymiotował. Żyre, nie wiadomo co, ale widać, jest ok, też żywy. Nic mu nie dolega, więc z psem też będzie wszystko w porządku. Kurczę, dostałem kolejny prezent. To jest nieograniczony dostęp do Empiku. Ściągnąłem sobie kilka książek. Akurat przed wyjściem z domu zapomniałem ściągnąć audiobooki do telefonu, więc po rozmowie z bardzo dobrą i przychylną mi osobą, ta osoba stwierdziła, że przyda mi się taki dostęp do Empiku, więc ściągnę sobie kilka książek i będę miał czego słuchać, jeżeli tylko będę miał dostęp do elektryczności. Natomiast jeżeli będę miał dostęp do Wi-Fi, no to będę słuchał cały czas. Jedną z moich zainteresowań i pasji jest rozwój osobisty i tego typu książki mnie interesują. Dzisiaj sięgnąłem trochę Briana Tracy, już się cieszę na wieczory, no po prostu. Mam nadzieję tylko, no tak, będę musiał uważać, żeby za bardzo nie obciążać baterii, to jest jasne, ale jak tylko będę miał dostęp do elektryczności, no to po prostu będę mielił jak zwykle jedną książkę po 20 razy, ale będę to wszystko mielił, bardzo lubię, bardzo lubię. Jest trening, jest trekking, jest odżywianie w moim życiu i jest też rozwój osobisty, bardzo interesuje mnie na przykład psychologia, ale też są i inne tematy, hej. Jest tego trochę, kurczę, ale dobra, więc o czym ty ja mówiłem? Okej, akurat teraz w tej chwili, jeszcze w tej chwili jestem w miejscu, w mieście Jelowe, znajdującym się w Lapskie Piskowce. Teraz jest kierunek Karlowe Wary i Kruszne Hory. Wszystko jest jak ma być. Idealnie, dziękuję, że mogłem sobie odpocząć, że mogłem troszkę nawodnić organizm, że mogłem dostarczyć troszkę więcej kalorii, ale wczoraj już siedziałem na podłodze, po prostu łóżko nie jest dla mnie, jak na razie ja mam nadzieję, że się odzwyczaję od tego hamaku i spania na twardym, no ale tak aby mi było wygodnie, musiałem sobie usiąść na podłodze, położyć się. I w ten sposób oglądałem, obejrzałem, troszkę wczoraj było relaksu, więc obejrzałem kilka wykładów
ale też i walki MMA bardzo mi się podobają. Gdybym urodził się jeszcze raz, to będę albo rugbystą, albo będę po prostu walczył. Ale urodziłem się tym, kim jestem i robię to, co robię. Staram się to robić jak najlepiej i super, to kocham to. Więc nie rozwoję się i nie rozstroję, okej. Okay. Dobra, i co? Kochani, dziękuję wszystkim jeszcze raz. Dziękuję wszystkim za pomoc i dziękuję wszystkim za to, że mnie wspieracie. Dziękuję za komentarze, udostępnienia i reakcje na moje filmiki. Zbiórki, które mam, one nie służą do zarabiania pieniędzy. Ja dzięki temu jestem w stanie wyżywić siebie i psa. A jeżeli tylko uda mi się uzbierać troszkę większa suma, potrzebuję zainwestować w sprzęt, dlatego że ten, który mam, ma 10 lat i więcej i powoli mi się rozpada. I jeżeli będę w stanie skompletować sobie sprzęt nowy, to po przejściu Czech ruszam z projektem w Polsce. I już teraz o tym myślę, już teraz się cieszę i najlepsze w tym jest to, że będę mógł was spotkać, może po prostu spotkać, uścisnąć rękę, porozmawiać, może spędzić razem trochę czasu, może zrobić coś fajnego, dobrego, pozytywnego, może jakaś inicjatywa z waszej strony, z mojej strony, jakiś pomysł. No kurczę, na to się cieszę. Cieszę się, że wszystkich, bo większość was spotkał, albo tych po prostu, którzy będą takim spotkaniem zainteresowani i będę chciał tą Polskę przejść całą, po prostu. Kilka miesięcy w drodze. Znowu. Tak, kurde, jestem w Czechach, robię projekt Czech, a teraz odbył się opozor. Ej, jeszcze kilka miesięcy przede mną. Muszę się skupić. Muszę być skoncentrowany na celu. Droga jest celem. Nie, cel jest cel. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ja już się cieszę, że ubieram plecak na plecy i idę. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko, co chciałem. Nie jestem pewien. Dlatego, gdybyście mieli do mnie jakiekolwiek pytania, to proszę, pytajcie. Ja jestem do waszej dyspozycji. Nie zawsze mogę odpowiedzieć od razu na komentarz. Nie zawsze mogę szybko zareagować. Pewnie niektóre komentarze ominąłem i ich może i nie przeczytałem. Było tego naprawdę dużo. Staram się to wszystko ogarniać, ale nie jest to takie proste, szczególnie z lasu i szczególnie kiedy cały dzień się idzie. Różnie bez dostępu do internetu, różnie to wygląda. Natomiast szanuję sobie i dziękuję za każdą reakcję. Pozytywną, a jeżeli jest to konstruktywna krytyka, to też. Ja bym powiedział, że tym bardziej, bo najwięcej cierpię właściwie to z konstruktywnej krytyki, dlatego że ja potrzebuję działać, po prostu potrzebuję uczyć się i potrzebuję się rozwijać i tak od wielu lat, ale dziękuję za wszystko, co dobre, bo to do mnie idzie i ja tym nasiąkam i po prostu, no, dziękuję wszystkim. Będę już kończył, bo to jest 14 minut, zanim mi się to załaduje, to ja to spędzę kolejne 10 minut. A miejsce, w którym śpię, super. Pani, która prowadzi pensjonat, po prostu super, super kobieta. Polecam pensjonat Wilowe. Ja kurczę, nie pamiętam nazwy. O. Nie pamiętam nazwy, ale gdyby ktoś chciał, to udostępnię. Okej. Okay. Mam nadzieję, że macie równie dobry poranek jak ten mój. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.